Norman Davis, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda, taśma 14, ścieżka 1. Traktat usuwał poprzednie wieloznaczności w sprawie Białorusi. Określał zasady rozstrzygania kwestii dotyczących obywatelstwa, przestępstw politycznych, traktowania mniejszości, szlaków handlowych i kolejowych oraz wyrównania wzajemnych strat. Przewidywał niezwłoczne nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Istotne szczegóły, które tak długo opóźniały rokowania, dotyczyły wyrównania rachunków. Ulokowano je w 10 poprawkach. Z perspektywy czasu wydaje się, iż za ich pomocą próbowano obliczyć niepoliczalne. Kalkulacja krzywd wyrządzonych w Polsce w ciągu 144 lat rządów carskich była kwestią wyjątkowo emocjonalną, zarówno dla bolszewików, jak i dla Polaków. Zadanie to było jednak nierozwiązywalne, jak pokazywał choćby ówczesny chaos w kwestii reparacji niemieckich, które miały określić w liczbach krzywdy z okresu zaledwie 4-letniego. Ba, po 5 miesiącach, które upłynęły od zawarcia rozejmu w październiku do podpisania traktatu w marcu, niektóre szacunki trzeba było pomnożyć 10-krotnie, aby uwzględnić skutki inflacji. Ze względu na emocje taką próbę trzeba było jednak podjąć. Po początkowej deklaracji bolszewickiej o stworzeniu funduszu w wysokości 30 milionów rubli w złocie, który będzie źródłem przyszłych rekompensat, traktat pogrąża się w coraz bardziej złożone i niezrozumiałe szczegóły dotyczące wyliczeń i szacunków. Gdyby potraktować je poważnie, trzeba by zatrudnić na dziesiątki lat wszystkich rachmistrzów i rzeczoznawców Polski oraz Rosji, aby skalkulować finansowe skutki traktatu. Jedyna zaleta tego rozwiązania polegała na tym, że rachmistrzowie i rzeczoznawcy okazaliby się zapewne mniej śmiercionośnymi strażnikami stosunków polsko-sowieckich niż generałowie. W Rosji sowieckiej powszechny pogląd na temat stosunków z Polską był zgodny z opinią Lenina, który uważał wojnę za nader ciężką porażkę, pokój zaś za wspaniałe zwycięstwo. Źródłem tej opinii było głębokie przeświadczenie, iż Polska wystąpiła jako żandarm Antanty, a jej głównym celem było zahamowanie ekspansji bolszewizmu. Nawet wtedy, gdy Lloyd George czynił desperackie starania, aby podjąć handel z Rosją, bolszewicy nie przestali wierzyć, że Antanta próbuje ich wykończyć. W ich przekonaniu uniknięcie stryczka, nawet wyimaginowanego, było zaiste wiekopomnym zwycięstwem. W Polsce, co może dziwić, powszechne stanowisko było nieco podobne. Wielu Polaków powtarzało historię, jak to wygrali wojnę, ale przegrali pokój. Piłsudski stwierdził, iż moralna słabość narodu nie pozwoliła mu doprowadzić zwycięstwa do jego logicznej konkluzji. Federaliści byli wściekli, że ich plany nie zostały zrealizowane. Inkorporacjoniści poczuli się rozczarowani, że zrezygnowano z granic z 1772 roku. Katolicy byli oburzeni, że uznano ateistyczny reżim bolszewicki. Owszem, wielu profesjonalnych polityków, których zawód polega na osiąganiu kompromisów, pogodziło się z tym, co uznali za kompromisowy pokój. Zaakceptowały go również partie populistyczne, choć wolałyby więcej ziemi do rozdania chłopom kolonistom. Uznali go też socjaliści, choć ich kilku wpływowych reprezentantów, jak Tadeusz Hołówko, gwałtownie zaprotestowało. Wszelako na obu krańcach politycznego spektrum, konserwatywnym i komunistycznym, opinia była jednakowa. Zarówno Narodowa Demokracja, jak i Komunistyczna Partia Robotnicza Polski odrzucały traktat Ryski. Obie partie zgadzały się co do tego, iż wojna 1919-21 była efektem chorobliwych ambicji Piłsudskiego, że można było uzyskać lepsze warunki i że pokój nie może przetrwać. W tym osobliwym duchu harmonii wojna polsko-bolszewicka dobiegła końca. W kategoriach obiektywnych trudno mówić o jakimś zwycięstwie. Żaden z celów nieprzyjacielskich stron nie został osiągnięty.
Bolszewicy nie wyrwali się z blokady, nie sprowokowali wymarzonej rewolucji europejskiej i nie udało im się ocalić Litbiela. Polacy ani nie ustanowili Federacji Kresowej, ani nie odbudowali państwa od morza do morza. Efektem wojny polsko-bolszewickiej nie był więc kompromis, ale impas. Rozwiązanie nie istniało. Rozdział 7. Reperkusje. Nie da się zaprzeczyć, że najbardziej sensacyjnymi skutkami wojny polsko-bolszewickiej były te, do których nie doszło. Jest to bowiem jeden z tych frustrujących momentów w dziejach, które zapowiadały więcej, niż się rzeczywiście wydarzyło. Historyków, co zrozumiałe, ponoszą emocje, kiedy ich temat, który tak łatwo mógłby stać się wydarzeniem epokowym, okazuje się jedynie sensacją dnia. Zazwyczaj ich oceny były więc niezbyt wyważone. Albo przedstawiali wojnę polsko-bolszewicką jako dramat o nieobliczalnych konsekwencjach, albo też sprowadzali ją do zwykłej błahostki. Nikt nie był bardziej świadom tego paradoksu niż Piłsudski. Marszałek patrzył z olimpijską pogardą na wojnę, która w przekonaniu mniejszych śmiertelników dowiodła jego geniuszu. Nie była to wojna istotna, powiedział. Jakaś półwojna lub nawet jej ćwiarteczka. Jakieś dziecinne szamotanie się i bijatyki, dla których wielka teoria wojny zamyka swe podwoje. Ta bijatyka wstrząsnęła losami dwóch państw bezpośrednio, liczących razem 150 milionów ludzi. Ta wojna czy bijatyka omal nie wstrząsnęła losami całego cywilizowanego świata. Klasyczny opis ówczesnych reakcji Zachodu znaleźć można w dzienniku lorda D'Abernona, prowadzonym na miejscu wypadku w 1920 roku i opublikowanym w formie książkowej 11 lat później. Tytuł tej pracy: 18. decydująca bitwa w dziejach świata, zdradza jej tezę. Bitwa warszawska była ostatnią w szeregu epokowych starć, które ocaliły świat cywilizowany przed barbarzyństwem. D'Abernon powołał się na sławny urywek z Gibbona i dodał własny komentarz. Gdyby Karol Martel nie zahamował podbojów saraceńskich w bitwie pod Tours, to niewątpliwie wykładano by dziś Koran w uczelniach Oksfordu, a uczniowie staraliby się udowadniać ludności świętość i prawdę objawień Mahometa. Gdyby Piłsudski i Weygand w bitwie pod Warszawą nie zdołali powstrzymać triumfalnego pochodu armii sowieckiej, to nie tylko chrześcijaństwo doznałoby klęski, lecz i cała cywilizacja zachodnia znalazłaby się w niebezpieczeństwie. Bitwa pod Tours ocaliła naszych przodków brytyjskich oraz ich galijskich sąsiadów od jarzma Koranu. Bitwa natomiast pod Warszawą, rzec można śmiało, wybawiła środkową, a także częściowo i zachodnią Europę od jeszcze bardziej wywrotowego niebezpieczeństwa, to jest od fanatycznej tyranii Sowietów. Zasadnicze znaczenie polskiego zwycięstwa nie ulega najmniejszej wątpliwości. Gdyby wojska sowieckie przełamały opór armii polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a być może przeniknąłby i cały kontynent. Konkluzja D'Abernona, napisana w 1931 roku, jest mniej optymistyczna. Być może, iż doktryna komunistyczna odparta zbrojną ręką w 1920 roku rozerwie i zniszczy ostatecznie to, co tak pragnie zniweczyć. Jeżeli jednak tak będzie, to stanie się to nie tyle dzięki militarnej sile Sowietów i nie dzięki propagandzie, chociaż jest ona rozrzutna i wytrwała, lecz tylko przez rozdwojenie wśród jej przeciwników oraz przez wielkie niedołęstwo przejawiające się w zwalczaniu gospodarczego przesilenia, które dzisiaj tak hańbi inteligencję zachodniego świata. 14 lat po opublikowaniu tej książki Armia Czerwona najechała na Europę Środkową i unieważniła wszystko, co przedtem napisał D'Abernon. W 8 z 24 suwerennych państw Europy
zaprowadzono pod auspicjami sowieckimi nowy porządek społeczny. By raz jeszcze sparafrazować Gibbona, w szkołach Krakowa, Pragi i Berlina naucza się dzisiaj interpretacji materializmu dialektycznego, a ich wychowankowie demonstrują bezklasowemu społeczeństwu świętość i prawdę nauki objawionej Marksa, Engelsa i Lenina. Bitwa warszawska nie ocaliła nie tylko całej epoki, ale nawet jednego pokolenia. Przypominamy, że tekst ten powstał w 1972 roku. Lenin wkrótce pożałował wypadków z 1920 roku i przyznał się do błędu. Jego żal został uwieczniony przez niemiecką komunistkę Klarę Zetkin, która przekazała nam opis rozmowy pomiędzy nimi. Odbyła się ona wkrótce po zawarciu rozejmu Ryskiego. Przedwczesny przymrozek odwrotu Armii Czerwonej z Polski zważył rozwijający się kwiat rewolucji. Opisywałam Leninowi, w jaki sposób odbiło się to na rewolucyjnej awangardzie niemieckiej klasy robotniczej. Kiedy towarzysze z sowieckimi gwiazdami na czapkach, w niewiarygodnie zużytych strzępach mundurów i cywilnych ubrań, w podartych butach, popędzali ostrogami swoje żwawe koniki wprost ku niemieckiej granicy, Lenin przez parę minut siedział w milczeniu, pogrążony w rozmyślaniach. Tak, powiedział w końcu, a więc w Polsce zdarzyło się to, co może musiało się stać. Znacie wszystkie okoliczności, które temu towarzyszyły. Nasza szaleńczo odważna, pełna wiary awangarda nie miała rezerw, ani nawet choć raz dość suchego chleba. Musieli rekwirować chleb polskim chłopom i klasie średniej. A Polacy widzieli w czerwonoarmiejcach nie braci i wyzwolicieli, ale wrogów. Polacy myśleli i działali nie jak przystało na socjałów i rewolucjonistów, ale jak nacjonaliści i imperialiści. Ta rewolucja, na którą liczyliśmy w Polsce, nie powiodła się. Robotnicy i chłopi, oszukani przez Piłsudskiego i Daszyńskiego, powstali w obronie swego klasowego wroga, pozwalając, aby nasi dzielni żołnierze z Armii Czerwonej umierali z głodu, zapędzani w zasadzki, pobici na śmierć. Nasz Budionny to najbardziej genialny dowódca kawalerii na świecie. Młody wieśniak, wiecie o tym. Jak żołnierze we francuskiej armii rewolucyjnej nosił marszałkowską buławę w plecaku. Ale wszystkie zalety Budionnego nie mogły nadrobić naszego politycznego błędu. Radek przewidział bieg wydarzeń, ostrzegał nas. Byłem na niego bardzo zły i oskarżałem go o defetyzm. Tymczasem miał rację w swoim ogólnym wywodzie. Zna sytuację za granicą Rosji lepiej od nas. Pogodziliśmy się niedawno. Ja sam uważam, kontynuował Lenin, że nasze położenie nie zmuszało nas do zawarcia pokoju za wszelką cenę. Mogliśmy jeszcze przetrzymać zimę, ale sądziłem, że rozsądniej będzie dojść do porozumienia z nieprzyjacielem. Tymczasowe poświęcenie, jakim był twardy pokój, wydawało mi się lepszym wyjściem od kontynuowania wojny. Wykorzystamy pokój z Polską, by rzucić wszystkie nasze siły przeciw Wranglowi. Rosja sowiecka może zwyciężyć tylko wtedy, jeśli dowiedzie, że toczy wojnę jedynie w obronie rewolucji, że nie ma zamiaru okupować cudzej ziemi, podbijać narodów czy rozpoczynać imperialistycznej kampanii. Ale przede wszystkim, czy wolno nam było, chyba że zostalibyśmy do tego bezwarunkowo zmuszeni, narażać lud rosyjski na mękę i cierpienie kolejnej wojennej zimy? Nie. Myśl o cierpieniach, jakie przyniosłaby następna wojenna zima, była nie do zniesienia. Musieliśmy zawrzeć pokój. Gdy Lenin mówił, na jego twarzy malowało się niewysłowione cierpienie. Oczyma duszy widziałam obraz ukrzyżowanego Chrystusa, pędzla średniowiecznego mistrza Grünewalda. Lenin objawił mi się jako taki właśnie człowiek frasobliwy, niosący ciężar bólu, zgnębiony, przeszyty całym cierpieniem rosyjskiego ludu pracującego. Przesłanie było jasne. Użycie Armii Czerwonej do wywołania rewolucji społecznej w Europie mijało się z celem. Istnieją dowody, by sądzić, że Lenin wydał w owym czasie zakaz wykorzystywania wojsk bolszewickich w celu wspierania w przyszłości jakichkolwiek eksperymentów rewolucyjnych. Taką właśnie strategię przyjęto w obu przypadkach tego rodzaju, które miały miejsce jeszcze za jego życia.
podczas kryzysu niemieckiego w 1923 oraz w okresie kryzysu chińskiego w latach 23-24. Strategia ta nie stała się jednak obowiązująca. Wbrew zastrzeżeniom Lenina w latach 44-48 stworzono w Europie Wschodniej przy bezpośrednim udziale Armii Czerwonej nowy porządek społeczny, który jest utrzymywany po dziś dzień na skutek jej ciągłej obecności. Zarówno D'Abernon, jak i Lenin, jak zresztą wszyscy w roku 20, zdecydowanie nie docenili potencjału Armii Czerwonej. Pierwszy sądził, że nie da się jej użyć jako siły rewolucyjnej, drugi zaś, że nie powinna być do tego celu użyta. Gdyby któryś z nich potrafił sobie wyobrazić, że obdartych bohaterów Tuchaczewskiego i Budionnego da się przekuć za życia pokolenia w najpotężniejszą armię świata, ich poglądy mogły być inne. Reperkusje wojny polsko-bolszewickiej stanowią niewyczerpany przedmiot fascynacji. Echa i skutki wydarzeń z lat 19-21 można prześledzić aż do dnia dzisiejszego. W kategoriach czysto jednostkowych wojna stanowiła obfite źródło doświadczeń wpływających na biografię kilku postaci, które niebawem znalazły się wśród przywódców świata. Wiedza o tym, jak wielkie piętno odcisnął pobyt w Warszawie na 17 lat pontyfikatu monsignora Achille Ratiego, który zasiadł na tronie Piotrowym jako Pius XI, byłaby nader pouczająca. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż encyklika Divini Redemptoris, wyklinająca ateistyczny komunizm, stanowiła uogólnienie jego osobistego wyzwania rzuconego armią bolszewickim pod Radzyminem. Niemniej pouczająca byłaby jednoznaczna wiedza o tym, jak dalece upokorzenia i oskarżenia związane z kampanią 20 roku wpłynęły na uczucia i czyny Józefa Stalina. W sferze militarnej teorii i praktyki operacje wojny polsko-bolszewickiej zwróciły uwagę kontynentu, którego główne armie ukończyły właśnie czteroletni kurs walki w okopach, na znaczenie ruchliwości i strategii ofensywnej. Dostarczały one znakomitej mieszanki dla celów porównawczych cech staroświeckich i nowoczesnych, kawalerii i czołgów, lokalnych oddziałów ochotniczych i narodowych, armii z poboru, energicznej ofensywy i skomasowanej obrony. Niektórzy obserwatorzy, na przykład członkowie misji międzysojuszniczej, nie dopatrzyli się w tych bojach głębszego znaczenia. Generał Radcliffe dostrzegł wprawdzie ruchliwość, lecz uznał ją za konsekwencję średniowiecznych warunków, które nie mają zastosowania w przypadku nowoczesnych armii. Lord D'Abernon uważał, iż obie armie przypominały wojska XVIII stulecia. Weygand zaś mniemał, że Polacy zwyciężyli dzięki złamaniu wszelkich zasad. Po roku 20 większość ekspertów wojskowych przygotowywała się do II wojny światowej, udoskonalając techniki pierwszej. Tylko niewielu poważnie przemyślało różnice między doświadczeniami z lat 14-18, 19-20 i próbowało wiedzę tę wykorzystać. Do działań wojny polsko-bolszewickiej odwoływali się najczęściej strategzy konserwatywni, którzy usiłowali przywrócić modę na konnicę. Wskazywali na siłę przebicia Budionnego i Gaja oraz na późniejsze sukcesy kawalerii polskiej. Dowodzili, iż wojna ruchoma pokazała ograniczenia pojazdów pancernych pod względem szybkości i niezawodności. Doszli do wniosku, że czołgi są może odpowiednie do walki w okopach bądź do patrolowania ulic, jak to było w Warszawie, lecz podczas długiej i szybkiej ofensywy nie mogą się równać z konnicą. W Rosji sowieckiej dowódcy jazdy utrzymali swój prymat w całym międzywojniu. W Polsce kawaleria cieszyła się niekwestionowanym prestiżem. Nawet w Anglii, Francji i Ameryce kawalerzyści poczuli się dowartościowani dzięki lekcji, która ich zdaniem wynikała z kampanii polskiej. Ciekawe, że wśród wojskowych wyznających odmienny pogląd trzy najważniejsze nazwiska należą do weteranów wojny polsko-bolszewickiej: Charles de Gaulle, Władysław Sikorski oraz Michaił Tuchaczewski. Każdy z nich uczestniczył w kampaniach tej wojny i nie ma wątpliwości, że czynna służba w Polsce w sposób istotny wpłynęła na ich tok myślenia. Wszyscy byli krytykowani przez współczesnych
co jest powszechnym losem awangardy, również w dziedzinie wojskowości. De Gaulle tym różnił się od swoich rodaków, być może dzięki służbie w obcej armii, w której ideały napoleońskie były nadal żywe, że zachował ducha ofensywnego, który cechował armię francuską aż do roku 1914. Jego wykłady w Rembertowie były pierwszą okazją do przedstawienia pomysłów rozwiniętych w Le Fil de la Paix. Miał umysł wystarczająco niezależny, by odkryć prawdę, która dziś wydaje się oczywista, że braki techniczne stanowią jedyną poważną przeszkodę na drodze do mariażu wysoce pożądanej ruchliwości cechującej kampanie polskie z siłą ognia I wojny światowej. Zainteresowanie, które okazywał możliwością bojowym czołgów, było czymś równie ekscentrycznym w gronie francuskiej generalicji, jak jego znajomość Europy Wschodniej wśród zachodnich polityków. Sikorski myślał podobnie. Już w roku 20 nad Wkrą wypróbował z dobrym skutkiem czołgi i pojazdy pancerne. Jego rajd na Kowel przy udziale kolumn zmotoryzowanej piechoty był opisywany przez jego zwolenników jako pierwszy pokaz Blitzkriegu. W latach 1928-39, kiedy przebywał na przymusowej emeryturze, przelał swoje myśli na papier. Jego książka Przyszła wojna, jej możliwości i charakter została opublikowana w 1935 roku we francuskim tłumaczeniu pod niewiele mówiącym tytułem La guerre moderne. Sikorski zalecał w niej wykorzystanie czołgów do celów ofensywnych i trafnie przewidział, że pierwszy użyje ich w ten sposób Wehrmacht Hitlera, jedyna armia europejska uwolniona od ciężaru tradycji. W odróżnieniu od de Gaulle'a i Sikorskiego, Tuchaczewski nie dożył zwycięstwa swoich idei, choć jak się miało okazać, było to wydarzenie upokarzające. Tuchaczewski nigdy nie wyparł się własnej strategii zastosowanej na Syberii oraz w Polsce i pomimo sprzeciwu starszych wiekiem generałów, nadal promował teorię wojny rewolucyjnej. Jako komendant Sowieckiej Akademii Wojskowej w latach 21-25 i jako zastępca przewodniczącego Rewolucyjnej Rady Wojskowej ZSRR od 31 do 37 roku był postacią wpływową. Miał jednak tego pecha, że popierał go Trocki, którego upadek stał się najpierw przyczyną okresu niełaski, a ostatecznie śmierci Tuchaczewskiego. Na początku lat 30. w jego doświadczeniach z oddziałami komandosów, dywizjami spadochronowymi i ciężkimi czołgami brały udział niemiecka Luftwaffe oraz Panzerkorps, które po kryjomu szkoliły się w Rosji. Na koniec w historii tej objawiła się skrajna złośliwość losu, kiedy w latach 1939-41 Heinz Guderian, uczeń Tuchaczewskiego i, jak sam przyznawał, admirator de Gaulle'a, zrealizował przepowiednie Sikorskiego, najpierw miażdżąc armię polską, w której nie znalazło się miejsce dla Sikorskiego, następnie pokonał francuską armię Weiganda, w której de Gaulle był jedynym dowódcą odnoszącym jakieś choćby lokalne sukcesy, i wreszcie zdruzgotał całość rezerw strategicznych Armii Czerwonej, która pod nieobecność Tuchaczewskiego przyjęła postawę statyczną i defensywną. Wszelkie wątpliwości, które należało wyciągnąć z międzywojennej debaty o roli kawalerii, zostały szybko rozwiane we wrześniu 1939 roku, kiedy to nad granicą pruską polscy ułani szarżowali na czołgi Guderiana w dokładnie taki sam bohaterski sposób, w jaki 19 lat wcześniej atakowali konarmię w bitwie pod Komarowem. Tym razem jednak z fatalnym skutkiem. Ideom de Gaulle i Sikorskiego dano wiarę dopiero wtedy, kiedy armie, dla których pomysły te były przeznaczone, zostały unicestwione. Refleksje Tuchaczewskiego na temat nowych problemów wojny, spisane w latach 1931-1932, zostały opublikowane dopiero po 30 latach, gdy nie były już ani nowe, ani problematyczne. W sferze politycznej wojna 1919-20 roku wywarła najgłębsze skutki w Polsce. Stanowiła jeden z najważniejszych czynników formatywnych w okresie odradzania się Rzeczypospolitej. Wyznaczyła grono głównych postaci oraz kształt dominującej ideologii i instytucji na następne 20 lat.
potwierdziła osobisty prymat Piłsudskiego. Marszałek zakończył wojnę jako niekwestionowany wódz narodu, ale jej rozstrzygnięcie polityczne rozsierdziło go, zaś potraktowanie Polski przez jej sojuszników wzbudziło w nim odrazę. W czasie pokoju był natomiast jak ryba wyjęta z wody. Leżał na obiecanym brzegu narodowej niepodległości, niczym powietrza łaknąc ryzyka i konspirowania, które były jego żywiołem. Jego osobowość uległa szybkiej deformacji. Władczy sposób bycia przerodził się w zwyczajne napady złości. Niepowtarzane powiedzonka ustąpiły miejsca wulgarnym i publicznym obelgom. W pierwszej chwili wycofał się z polityki, czując obrzydzenie do partyjnictwa, ciągłych ataków ze strony endeków i niewdzięczności okazywanej przez demokrację. W 1922 roku odmówił kandydowania w wyborach prezydenckich i zrezygnował ze stanowiska wodza naczelnego. Wszelako 12 maja 1926 roku przy wsparciu swego niezrównanego rebelianta, a obecnie ministra spraw wojskowych generała Żeligowskiego, pojawił się na wschodnich przedmieściach Warszawy na czele zbuntowanych ułanów. Po 3 dniach wojny domowej przedarł się przez mosty na Wiśle i zmusił do dymisji zarówno rząd, jak i prezydenta. Przez 9 lat, aż do śmierci, był rzeczywistym władcą Polski. Jego przewrót majowy stanowił więcej niż w jednym sensie zakończenie ostatniego etapu marszu nad Wisłę, który postawił sobie za cel Tuchaczewski. Zamach Piłsudskiego był buntem lewicy, przeprowadzonym przez wojsko, ale wspieranym tak przez socjalistów, jak i przez komunistów. Jego deklarowanym zadaniem było zapobieżenie groźbie faszyzmu. Jego głównym celem był Wincenty Witos, który utworzył właśnie trzeci rząd koalicyjny. Niebawem jednak reżim Piłsudskiego zdegenerował się w prywatną dyktaturę jego własnej kamarylli, która krok po kroku eliminowała oponentów wszelkich maści. Już w dniu zamachu jego policja konna rozpędziła szablami wiec komunistów świętujących zwycięstwo Piłsudskiego. W roku 1930 większość przywódców opozycyjnych, w tym Witosa, aresztowano i oskarżono o działalność wywrotową. Wielu z tych, którym nie udało się uciec za granicę, uwięziono w osławionym obozie w Berezie Kartuskiej, której nazwa stała się symbolem, tyle że nie jedności narodowej w okresie wojny z bolszewikami, lecz narodowych podziałów i degeneracji kraju. Władza Piłsudskiego była ściśle związana z dominującą pozycją wojska, które po wojnie 1919-21 zostało oficjalnie uznane za zbawcę ojczyzny. Oficerowie znaleźli się na szczycie drabiny społecznej i naturalną koleją rzeczy politycznej. Ich wpływy były tak potężne, że w końcu zmonopolizowali nie tylko rząd, ale i opozycję. W pierwszym konstytucyjnym okresie problem politycznej kontroli nad wojskiem był niczym byk, którego żaden z krótkotrwałych rządów nie ośmielił się chwycić za rogi. Orzeł biały, czerwona gwiazda, taśma 14, koniec ścieżki pierwszej.